Witam serdecznie, Szanowni Państwo. Mi jest niezmiernie miło tutaj być, mimo tego, że miło i in vitro niepłodność tak nie idą w parze, według mnie. Natomiast summa summarum dzięki in vitro mam właśnie moją córkę, Kiarę, która w tej chwili ma 4 lata. I co ja mogę powiedzieć jako pacjentka lecząca się wiele lat? Przede wszystkim o tym, że bardzo mało wiemy jako pacjentki. O tym, że właśnie w tej chwili media społecznościowe służą nam za taki kompas, tak? Gdzie mamy podążać, w jakim kierunku powinnyśmy iść. Między sobą się tak naprawdę pytamy, dowiadujemy, jakie badania powinniśmy zrobić, a może co oznacza ten wynik. Taki typowy nasz bocian, który był na początku forum, na samym początku jeszcze, zanim były social media. I powiem Państwu, że z jednej strony jest to niesamowita grupa wsparcia, z drugiej strony pokazuje też, jak wiele mamy do zrobienia. Jak wiele lekarzy, którzy z nami się spotykają w gabinetach, też ci lekarze ginekolodzy, tak? Bo my nie zawsze idziemy w pierwszej kolejności do kliniki leczenia niepłodności. Klinika leczenia niepłodności jest zazwyczaj już kolejnym krokiem, tak? A my w tym pierwszym takim kontakcie z lekarzem ginekologiem wiemy bardzo mało. Przede wszystkim jest dużo mitów, których nawet nie obalamy my jako pacjentki ani lekarze, ponieważ o tym nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy o leczeniu niepłodności w Polsce, nie rozmawiamy o in vitro w Polsce w taki sposób, jak powinniśmy. I to, co ja robię, i też tutaj Ola akurat jest przy okazji, to, co my robimy właśnie w social mediach, to staramy się w jak najlepszy sposób, rzetelny jako pacjentki, opowiedzieć o tym, co się dzieje, opowiedzieć o tym w najprostszych słowach, ponieważ nie jesteśmy absolutnie lekarzami, nie jesteśmy specjalistkami, tak? Jesteśmy jedynie mamami, bądź też kobietami, które chcą być mamami w przyszłości i staramy się jak najwięcej tej wiedzy przekazać, tak? To jest na przykład, tak jak na moim koncie, na przykład na YouTube, tak? Starałam się opowiedzieć nawet, czy punkcja boli, tak? Jak się trzeba do tego przygotować, jak się trzeba emocjonalnie też przygotować do tego, czym jest niepłodność, czym jest leczenie niepłodności, czym jest in vitro. To się wydaje, że to jest tylko procedura medyczna, dla niektórych tak. Tak? Państwo już są powiedzmy po tej drugiej stronie i takich pacjentek jak ja, jak Ola mają setki, tysiące. Dla nas to zawsze jest ten pierwszy raz, dla nas to jest pierwsza niewiadoma. Nie wiemy bardzo często właśnie o co się pytać, nie wiemy jak zareagować. Jesteśmy momentami przestraszone, przerażone, bo cały proces, który nie jest opisywany, tak jak mówię, i o którym nie jesteśmy uczone nigdzie. W szkole nie uczy się w ogóle o niepłodności. W szkole się uczy, jak nie zajść w ciążę. Albo co zrobić właśnie, żeby zajść, ale w taki zupełnie bardzo prosty sposób. Tak? Natomiast dziewczyny, które mają kilkanaście lat, dwadzieścia kilka lat, mają menopauzę. Tak? O tym się nie mówi. Te dziewczyny, które mają dwadzieścia kilka lat, nie mogą zajść w ciążę, a są bardzo często przez lekarzy też zbywane, ponieważ jeszcze są młode. Tak? Wiek nie ma kompletnie znaczenia. Wiek, pochodzenie nie mają znaczenia, budowa ciała, waga, tak? To są bardzo ważne rzeczy, o których lekarze, tak jak mówię, w tym takim pierwszym kontakcie, nie w klinikach leczenia niepłodności, tak? Bo tam już są specjaliści, nie pamiętają, żeby podejść do każdej osoby z taką uważnością, z takim wysłuchaniem tego, z czym ta osoba przychodzi, przede wszystkim z emocjami, bo każdy z nas doskonale sobie zdaje sprawę, że procedura to procedura, ona trwa 15 minut. 15 minut, 5 minut, pół godziny, 2 godziny, tak? Natomiast bagaż emocjonalny i to, z czym my zostajemy później albo w trakcie, to jest coś, na co według mnie trzeba naprawdę bardzo zwrócić uwagę. Ponieważ te 10 dni od transferu do bety są najgorsze chyba, jakie można mieć, tak? Ja już nie mówię o tym wyniku, który później jest, jeżeli jest negatywny, ale to czekanie, to, że szukamy wtedy właśnie wsparcia jako pacjentki. I to, jak się momentami też boimy, jeżeli chodzi o prawo, ponieważ to są też prawa pacjenta, tak? My cały czas zastanawiamy się między sobą, rozmawiając też niejednokrotnie, co się stanie właśnie z tymi naszymi zarodkami chociażby. Co z tym będzie? My nie wiemy. Jakby każda pączką pantoflową dowiaduje się, co może zrobić, żeby jednak mieć jakąś kontrolę, tak? Nad tymi swoimi zarodkami. To być może wydaje się błahy temat, ale dla kogoś, kto ma już dwójkę dzieci i ma jeszcze, nie wiem, 6 zarodków zamrożonych, to jest bardzo ważny temat, tak? Więc z tej perspektywy, jeżeli ja coś mogę powiedzieć i na coś mogę uczulić wszystkich nas, to żebyśmy więcej rozmawiali o niepłodności. Tak jak właśnie nasz bocian to robi. Jakby ja wcześniej
może powiedzmy sobie, kilkanaście lat wcześniej usłyszałam po raz pierwszy właśnie o forum naszego Bodziana od koleżanki, która mi mówiła, że właśnie starają się o dziecko, że ma problemy z tarczycą i na naszym Bocianie. Na naszym Bocianie jest forum, że wszystkie dziewczyny się pytają, rozmawiają o swoich wynikach, co też teraz to jest Instagram na przykład, czy Facebook, co pokazuje, jak my jeszcze wiele potrzebujemy takiego wsparcia merytorycznego, jak nam tego bardzo brakuje. Bo to, że my między sobą, co jest absolutnie złe, ja wiem, każdy lekarz to powie, nie powinniśmy konsultować wyników, nie powinniśmy sprawdzać na Google absolutnie żadnych parametrów, tak? To wszyscy, ja wiem, każdy powie, że na pewno tak jest. Natomiast tak czy inaczej, my idziemy do domu i się pytamy, okej, okay, jak masz? Miałaś progesteron taki? Okej, okay, dobra, czyli w takim razie za dwa dni, jak będzie to mam szansę, jestem w ciąży. My między sobą tak rozmawiamy, tak, jako pacjentki. I wydaje mi się, ja też wiem, zdaję sobie sprawę, że w pracy, w której się ma 100 pacjentek, 200 pacjentek, tak, bardzo ciężko jest mieć czas dla każdego. Bardzo ciężko jest mieć czas i poświęcić każdej pacjentce tak, jakby się chciało, bo ja wierzę, że ta wola jest ogromna, natomiast możliwości są niewielkie. Natomiast dla nas właśnie później to, że mamy mnóstwo tych pytań i chcemy odpowiedzi i takiego zapewnienia, tak, co się będzie działo dalej na każdym innym etapie, nie w skrócie być może, ale faktycznie opowiedzenia, jak to będzie wyglądało, to jest nam bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne nam jest takie poklepanie po ramieniu, powiedzieć, dasz radę, tak? To jest taka procedura, będzie wyglądała w taki sposób, następnie robimy to, znać kolejne kroki, wiedzieć. Ja mam akurat to ogromne szczęście, lecząc się w Katowicach, w jednej z klinik, z której tutaj też są Państwo z Katowic, gdzie na każdym etapie ja się czułam, jakbym przychodziła do swojego drugiego domu, mając tam już swoje zarodki też, tak? Każda wizyta dla mnie była czymś naprawdę takim pomocnym. Ja wiedziałam, że za każdym razem mogę liczyć na panią doktor. Akurat mówię tutaj, nie wiem, czy mogę powiedzieć, kto. Mogę powiedzieć, tak? Doktor Patrycja Sadowska z Infimedu z Katowic bardzo mi pomogła przejść przez to w taki pozytywny sposób, żebym ja z in vitro nie kojarzyła sobie procedury jakby embriologów, tego mikroskopu, tego absolutnie nie. Ja sobie kojarzę in vitro i całą procedurę, cały proces jak coś niesamowicie pozytywnego. Ja wchodziłam na salę zabiegową, gdzie były same położne, gdzie była pani doktor, gdzie był embryolog z okienka, bo tak to wygląda w Katowicach, który tam się pokazuje i pytał PESEL i o imię, nazwisko. I powiem Państwu, że dla mnie to było niesamowite doświadczenie, przyjemność, mimo tego, że no to może tak jak mówię, nie jest najlepsze określenie, ale czułam, że jestem wśród osób, które trzymają za mnie mocno kciuki, które chcą, żeby mi się udało, które absolutnie swoim uśmiechem i takim podejściem ten dzień, który mógłby być różny, tak, powodują, że jest niezapomniany. No, w momencie, kiedy zachodzę w ciążę, akurat w Katowicach w klinice jest tak, że partner nie może być podczas transferu. Więc ja mam tylko albo aż te osoby, które tam są, tak? Czyli mam te położne, mam tą lekarkę, mam tego embryologa, którzy tworzą atmosferę na tej sali. Ja wtedy zachodzę w ciążę. Ja po prostu wtedy zachodzę w ciążę, tak? I cokolwiek by się nie działo, to ten moment, który jest dosyć medyczny, jakby nie patrzeć, on się staje zupełnie inny. Dla mnie, jako dla kobiety, jako dla pacjentki i wydaje mi się właśnie, że to jest bardzo ważne. Prawa, jakie mamy jako pacjenci, wiedzę, jaką mamy, to wszystko da się zbudować, tak? Natomiast to, jakie jest podejście każdego jednego lekarza, każdego jednego pracownika kliniki jest szalenie istotne, ponieważ to często te osoby dzwonią do nas po pobranej krwi rano z wynikiem bety. I ten moment zapada zawsze w pamięć. Czy to jest beta, która jest wysoka, czy to jest beta, która jest bardzo niska. Czyli udało się, jesteś w ciąży, zmienia się twoje życie, tak 100%. Czy to jest ten dzień, w którym zmienia się nasze życie, ale jest nam po prostu źle, jest nam gorzej, tak? I to są te osoby, sposób, w jaki one to przedstawiają, sposób, w jaki z nami rozmawiają, to wszystko jest bardzo istotne. Ja wiem, że nie chcę tutaj zajmować mnóstwo czasu, natomiast to, co robi nasz Bocian, szczególnie teraz właśnie w social media, które są niedocenione momentami jeszcze, to ile jest materiałów edukacyjnych dla nas, dla pacjentek, rozmów z lekarzami, każde Q&A, czyli zadawane pytania na Instagramie, na story. Nie wiem, czy Państwo są akurat tutaj zwolennikami Instagrama, czy nie, tak. Natomiast każde pytanie, które możemy zadać anonimowo, gdzie odpowiadają specjaliści z całej Polski,
wybitni specjaliści z całej Polski odpowiadają na nasze pytania, tak? Nie ma głupich pytań. Nie ma pytań, które nie są warte zadania. W momencie czasem, kiedy ja słyszę to, w momencie, kiedy przychodzi się do gabinetu, emocji jest mnóstwo. Jest mnóstwo emocji, zapomina się o każdym pytaniu, które się miało i też często czujemy pośród tak wybitnych specjalistów, że może czegoś nie powinnyśmy pytać, no bo to jest głupie pytanie, tak? To jakby nie powinniśmy zadać. A właśnie dzięki temu, co nawet robi nasz Bocian, na tych social mediach, zadawaniu tych pytań Państwu, specjalistom, tak jak mówię, to jest tak szalenie pomocne nam. To jest naprawdę nieoceniona pomoc, a dziewczyny robią to naprawdę fantastycznie. Ja bardzo dziękuję w imieniu swoim chyba wszystkich dziewczyn, które i też par, które obserwują naszego Bociana, bo robicie bardzo dużo, od tylu lat, od 20 lat faktycznie. I kończąc, chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że będą Państwo mieli okazję mieć też mnóstwo pacjentek, które nie wiedzą lepiej od lekarza, bo wiemy, że takie są, tak? Jesteśmy też takie momentami, ale też mam nadzieję, że będą Państwo, tak jak my, mogli doświadczać tych niesamowitych, wspaniałych momentów razem, tak? Bo to Państwo są częścią sukcesu też naszego. To nie my same zachodzimy w ciążę, tylko to dzięki Państwu, dzięki pracy, która nie jest łatwa, tak? Która wiem też ma akurat, no w Polsce, nie oszukujmy się, tak? To nie jest łatwy zawód, to nie jest łatwy temat, który staramy się obalić w jakikolwiek sposób. Natomiast jakby mam nadzieję, że Państwo też będą doświadczać tych wspólnych, radosnych chwil, no bo na tym nam wszystkim zależy. My jesteśmy pacjentkami, nie klientkami. My jesteśmy pacjentkami przede wszystkim. I ja serdecznie każdemu z Państwa dziękuję, że bierze udział właśnie w tak niesamowitym medycznym postępie i pozwala nam mieć dzieci. Ja się nie chcę rozkleić, więc może skończę. Bo będzie to daleko, ale bardzo dziękuję, naprawdę. Dziękuję bardzo Karolino. W tym, co mówiła Karolina o tym czasie oczekiwania na betę, jest rzeczywiście bardzo wiele, bo to właśnie dzień transferu, kiedy zaczęłam czekać na betę, był tym dniem, kiedy zarejestrowałam się na porządku naszego Bociana wiele lat temu. Bardzo dziękuję, Karolina. Czy są jakieś pytania do tego?